Yo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale z The Hunter Classic oraz z misji. Kontynuujemy sobie misję po kolei jak leci. Takie jakie mam w launcherze, takie będę robił. Po raz kolejny witam wam z deszczowego White Hart Island, gdzie zapolujemy sobie na indyki. Tak, dokładnie. A to widzicie moje ubranie, które w ogóle przed chwilą zauważyłem. Za 7 lat, nie wiem czy za posiadanie konta, czy po prostu. Za 7 lat mam taką sobie fajną bluzę, powiedzmy. Więc postanowiłem sobie ją założyć, bo mi się podoba i mam tutaj taki fajny halloweenowy jeszcze niedawno zakupiony kapelusz, tak, dokładnie. Tutaj widzicie broń, z której będziemy między innymi polować, jest to półautomat, może was to zaskoczyć, ale pamiętam jak kiedyś na właśnie na tej bodajże mapie, albo nie, to był Settler, dało mi się upolować oddać trzy fajne strzały z tej broni, bo to jest broń, która posiada magazynek, z którego możemy oddać trzy strzały. Jeżeli nie zapomnę, to pokażę wam, bo w bestach chyba w moich pierwszych w ogóle, czyli Best Moments of the Hunter. Poza tym, jeśli byście zapytali, co jeszcze ze sobą biorę, no to biorę ze sobą Plinkingtona. Pamiętam, że Plinkington, kiedy wyszła w ogóle ta broń, był strasznie pożądany. Była ta broń strasznie OP, ponieważ była mocna. To jest broń właśnie na jakieś takie ptactwo, drobno zwierzynę. Natomiast była na tyle mocna, że z łatwością ściągała indyki. Przy czym była bardzo cicha, więc jeżeli siedzieliście sobie na jakiejś ambonie, to mogliście oddawać takie dosyć dalekie strzały, no bo ten Plinkington, ta broń, pozwala na zamontowanie celownika 12x50, więc tego najmocniejszego, chyba że jeszcze jakiś mocniejszy wyszedł do tej pory, ale nie pamiętam. Więc pozwalał naprawdę fajnie ściągać te ptaki. Potem mam wrażenie, że dostała ta broń nerfa, to znaczy nie tyle stała się głośniejsza, co po prostu słabsza. Tak mi się wydaje, bo przestały te indyki padać tak jakby na hita, nie? Nie padały w ogniu, tylko dostawały, odlatywały tam z 15 metrów i dopiero padały. Nie wiem na ten moment jak to wygląda, czy ta broń została zmieniona, bądź nie została. W każdym razie biorę ją i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Poza tym, biorę ze sobą oczywiście sprzęt na indyki, jak widzicie, oraz z dużego sprzętu biorę również przenosić to zwyżkę. Jeżeli będę chciał sobie ją gdzieś rozłożyć w lesie, gdzieś, gdzie będę występować, indyki, to znaczy znajdę jakieś ślady czy coś, no to pozwolę sobie je rozstawić. Oczywiście rozstawienie zwyżki powoduje generowanie hałasu na jakimś poziomie, ale powiedzmy będziemy to w jakiś sposób kontrolować. To znaczy, jeżeli usłyszymy indyka i będzie gdzieś dosyć blisko, no to oczywiście nie będziemy tego robić. Natomiast jeśli znajdziemy sobie ślady, postanowimy sobie powabić, a nie będzie w okolicy na przykład ambony, którą będziemy... A, właśnie. To idzie do ekwipunku. Leśniczówki jednak. Ooh, you smell that? It smells like someone's wrong. Ja się trochę tutaj rozpędziłem. W każdym razie misja nazywa się Wierzę, że mogę latać, tak. Misja polega na upolowaniu trzech indyków z ambony. Nie doczytałem tego do końca. Albo zrobiłem to nieświadomie i chciałem zabrać ze sobą zwyżkę. No oczywiście ją chowam, no bo nie będę jej zabierał. Natomiast ja sobie w kierunku ambon, tak jak to robiliśmy z tymi jeleniami, będę ruszał. Z tego co wskazuje launcher, indyki znajdują się po tej stronie zerwatu. Więc powiedzmy będziemy sobie szli na zachód, najpierw te cztery, potem może gdzieś tu, zobaczymy. Raczej trzeba tę misję wykonać w jednej sesji, robię ją na trybie pojedynczym, bo nie wiem jak będzie z czasem. Jest on, mój czas o tyle ograniczony, że będę musiał wyjść, potem wrócę, potem znowu będę musiał wyjść. Więc sesja na trybie gracza pojedynczego pozwoli mi na spauzowanie, po prostu klikając escape. Czego nie mogę zrobić niestety na wersji multi, jak się domyślacie. No ale niestety ma to swoje ograniczenia, takie, że nie mamy F3, nie? Ale biorąc pod uwagę, że robimy misję, to ta funkcjonalność nam się raczej nie przyda, nie? Bo idziemy w konkretnym celu, więc ja sobie ruszę powoli w stronę ambony. Nie biorę ze sobą eliminatora zapachu, bo raczej mi się nie przyda. I widzimy się na ambonie. Powoli zmierzam do pierwszej ambony. Warto zaznaczyć, że polując na indyki mamy do czynienia z dwoma wabikami. Pierwszy wabik jest to wabik lokalizujący. Który po prostu pozwala, jak sama nazwa wskazuje, zlokalizować potencjalne indyki.
Więc ja sobie będę jego powoli używał, bo jeżeli będę gdzieś dalej od ambony, to po prostu spróbuję je jakoś ściągnąć pod tą ambonę, nie? Czyli po prostu zawabię gdzieś tutaj, potem znowu podejdę trochę dalej, zawabię dalej, żeby je jakoś ściągnąć. A drugi to oczywiście wabik, który już wabi, typowo. Nie wiem, czy polujecie na indyki, czy nie. Ja, biorąc pod uwagę te zwierzęta, które są dosyć irytujące, a raczej indyki zaliczają się taki zwierząt, lubię na nie polować. Lubię na nie polować, są to. Jest to polowanie, no zazwyczaj oczywiście z zasiadki. I z reguły, jak na nie polowałem, zabierałem sobie to zwyżkę, którą niestety musieliśmy schować. Ale jeżeli będzie okazja, to w ramach takiego zwykłego odcinka, czyli zwykłej serii, bardzo chętnie poszedłbym sobie na takie polowanie. Już może na innej mapie, bo ta powoli mi zaczyna brzydnąć. Chociaż jestem dopiero drugi raz tutaj i tym razem jesteśmy w ogóle po drugiej stronie rezerwatu, bo wtedy byliśmy na południu. Ale no, White Hart Island, to jako leśna mapa jest powiedzmy okej, no. Najbardziej chyba z takich leśnych map nie lubię Settler Cracks. Kiedy to nagrywam, nie wiem kiedy to wleci, no bo z reguły raczej nagrywam sobie te misje tak sobie luzem, ale kiedy je opublikuję, nie mam pojęcia. Nazywa się Byk tutaj. Cholera, blisko. Tak, to Byk. O Jezu, jaka bida. 40 metrów. Oznaczam. A, strzelmy sobie jednego. O kurde, jak wziąłem ten. O. Znaczy wziąłem, nie wziąłem tego celownika. Ha, no trudno. Zapomniałem, że do tego pulsara jest celownik. Ale w każdym razie, no, strzelimy sobie byka jako dodatek do tej misji, powiedzmy, był na naszej drodze. O cholera! Czy to było polowanie na jelenie? O, ten jest już dużo ładniejszy. Jest dużo ładniejszy. Kurde, no. Psują mi odcinek, ale trudno. Po prostu wrzucę jeden zamiast dwóch misji najwyżej, jak okaże się, że polowanie wyjdzie na jelenie zamiast na indyki. Oczywiście użyłem tego wabika, który lokalizuje i na ten moment nie odzywa się nic. No to jeżeli indyki się nie odzywają, to powiedzmy, że w tym promieniu ambony nie są. Niestety sprawia, że nie ma sensu je wabić, no bo ich teoretycznie nie ma, nie? Nie wiem, czy dostał. Rzućmy szybko okiem. Tak, dostał. Dostał. Bieg tędy. Leci tam. 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 Wraca. Wali breakdance'a. Biegnie, biegnie, biegnie. No i dzida. Gdzieś tam zniknął. Dobra, zmieniam trochę strategię. Co, no wszystko się odzywa. Nie wiem, co ten wabik działa też na inne zwierzęta, nie rozumiem. W każdym razie zmieniam strategię, ponieważ stwierdziłem, że pójdę sobie jednak w głąb mapy albo wyspy, a nie na zachód. Podejrzewam, że te indyki będą niżej, nie? Pewnie mogą być też tutaj, ale większe prawdopodobieństwo, powiedzmy, że będą niżej. No i też ten jeleń tam uciekł, więc powiedzmy sobie, jego drogą pójdę przy okazji. A tutaj jeszcze oczywiście, no, spróbuję ten lokalizujący poużywać. Może jednak coś tu jest gdzieś. Ale nic nie odpowiada, nie? Powiem wam tak, jakbyście chcieli kupić wabik na jelenie, to polecam wabik lokalizujący na indyki. Macie w jednym wabiku wabik lokalizujący indyki, a w drugim wabik na jelenie. No, co go używam, to mi odpowiadają jelenie czarnego gniazda. Nie wiem, czy to jest jakiś bug, ale poważnie. Już mi odpowiedziały 3 albo 4. Więc no, to jest dosyć ciekawe. Ja sobie za tymczasem idę za tym jeleniem po śladach mniej więcej. Czerwoną kropkę na Hunter będzie miał zaznaczoną ambonę. Ona jest troszkę dalej, więc chwilę to zajmie, zanim tam dojdę. Ale no, dziwne rzeczy się dzieją. Dobra, chyba jest nasz jeleń. Dokładnie, padł tutaj. No i ten jeleń wygląda dosyć spoko. Przyznam się wam szczerze, że spełniło się to, o czym mówiłem. To znaczy, wracam po 2 godzinach, jestem trochę wybity z rytmu. No pamiętam podstawowe rzeczy, że idziemy do tej obwody i tropiłem sobie właśnie tego byka, który ominął płuco, nie? Niestety, bo dostał od boku 159,93 CSS.
No wydaje się całkiem spoko, nie? Dostał troszeczkę za wysoko, widzicie? Jakby dostał trochę niżej, myślę, że spokojnie dostałby przynajmniej w jedno puco, jak nie dwa. I w pierwszej wersji po prostu nie musiałby go tyle szukać, ale nic się nie stało. Ja go oczywiście sprzedam. No i cóż, kieruję się do tej obłony, tak? No i tutaj właśnie przydał się ten single player, no bo tutaj wszystko się zatrzymało. 2 godziny nie było, nie wyrzuciło mnie z sesji, czas nie leciał. Wiecie, jakby byłem na multi, to możliwe, że, bo nie wiem jak to z czasem jest właśnie w Hunterze, jak on leci. Już nie pamiętam, ile to jest godzina w grze, a ile w realu. Natomiast, no wiecie, no w skrajnych przypadkach, chociaż jak zaczynałem od rana, to raczej by to się nie zwątpiło, nie stałoby się to, ale na przykład w skrajnych wypadkach po prostu skończyłby mi się czas i bym musiał zrestartować, tak jakby nowy dzień, nie? Au. Także tego. Fajne te indyki, nie? Zajebiste. No, też tak myślę. O! Nareszcie. Nareszcie jest ten dźwięk, na który długo wyczekuję. Bo jak teraz jest same jelenie. Czarnogoniaste. To mnie cieszy. O! Kolejny! Proszę bardzo. Sobie idzie na polanie, 60 metrów. Strzelam. Na ślepo, jak leci. Nawet nie czekam, aż się zatrzyma. Tylko cyk. Coś nie pykło. No to podejście numer 2. Gdzieś ten lag w ogóle, ten podskok taki? Podskok, chciałem powiedzieć. Ty, w ogóle nie wiem, w ogóle ty mówię, no. Mogę mówić ty, no. Ktoś to ogląda, nie? Ktoś za tym monitorem. Oglądając ten film jednak jest. Dobra. Ja to wezmę, bo ja zapomnę o tym. Te indyki zostały, nie zostały zwabione, tylko zlokalizowane. One są tam gdzieś w lesie. Tutaj fajnie, bo mamy tą ambonę właśnie. Nie wiem, czy jest jedna sztuka, no jedna się odezwała. Więc ja go zbiorę. Rozstawimy gdzieś bałwanki, gdzieś tutaj, na drodze może, tak, żebyśmy mieli gdzieś przy tym drzewie, o tym środkowym tutaj kadru. I będziemy próbować je strzelać. Fajnie jakby przyszło trochę więcej, dlatego nawet jak podejdzie jeden, to ja sobie jednak trochę poczekam. O cholera. Okszot. Ale przypał. Ten poprzedni też tak fajnie do... poprzednia. Dostała. Ciekawie dosyć. Nie wiem, co tu się dzieje w ogóle w mózgu. Fajne strzały w ogóle oddaje, no. Upszoty, okszoty. Dobra, zdecydowałem, że rozstawię się powiedzmy tutaj. Tutaj z racji, że jest drabina, to będę miał taką wnękę, gdzie fajnie widać. Teoretycznie. Może sobie kucnę, bo może jest ich więcej. I z racji, że tu jest wnęka, jest fajny prześwit między drzewami. Dowalniamy sobie dokładnie na drodze bałwanki. Tam gdzieś jest jedna sztuka. Bierzemy sobie samca. Dwie samiczki. Cyk. Cyk. I ja się wdupiam tutaj na tę ambonę. I rozpoczynamy procedurę wabienia. Mam nadzieję skuteczną. Nie mają honoru za grosz. Jakieś mi stąd. Kurde, mam niepokojące wieści. O, chciałem powiedzieć. Mam niepokojące wieści, ponieważ ten jedyny samiec, co tam się odzywał, nagle przestał się odzywać. Magicznie.
Wiecie, podchodzą mi tu kuźwa cały czas te jelenie. Co jest w ogóle no, dziwne, ale to już się przywykliśmy do tego. W każdym razie, no, nie wiem, czy nie będę zmuszony czasem. Po pierwsze, no, pójść trochę tam, gdzie się odzywał ten. Ten indyk. Używam jednego i drugiego wabika, nie? Próbuję też zlokalizować jakieś. Bo wiadomo, że. A ten wcześniejszy, który używałem przed chwilą, to on mi nie odpowie. Jedynie może się zwabić, natomiast nie odpowiada mi też na ten, więc jest słabo. Może już poszedł tam gdzieś głębiej. Jest taka możliwość. Więc ja pozwolę sobie po prostu zejść. Przelewam, nie chce mi się. Nie chce mi się strzelać te. I spróbuję je zlokalizować gdzieś dalej. I po prostu je przyciągnę do tej ambony. Dobra, jestem przy ambonie numer 3 i zobaczcie, co udało mi się wypatrzeć. Ładną ekipę, dosłownie 3 sztuki widzę. Ten to w ogóle jakiś. Nie wiem, czy to nie jest jakiś unikat, czy to nie jest jakiś albinos. Bo wygląda tak trochę nietypowo, nie? Wiedziałem, że w ogóle istnieją jakieś odmienne typy, jeśli chodzi o ten gatunek, ale tutaj ewidentnie wyróżnia się kolorem ten indyk, który tam łazi. To w ogóle. No łazi ich trochę. Dobra, tutaj mamy ambonę. Ja już sobie zacznę wabić, wiadomo. Niech oni tutaj podchodzą. Trochę śladów na ziemi znalazłem, więc. Być może to jest właśnie tej grupy, która się tam zajmuje. Albo raczej znajduje. I co? No ja już tutaj się rozłożę, nie? Myślę, że taka odległość będzie spoko. Dobra, odpowiedziały. To już jest dobry znak. A nie, to odpowiedział. Nie, no tam, dobrze. Już myślałem, że stamtąd coś się odezwało, skąd przyszedłem, ale nie. Dobra, wbiję na ambonę, no i tutaj cierpliwość. Cierpliwość na tym gatunku, no, zdarza się dosyć często, że popłacą. Mam nadzieję, że w tym wypadku będzie podobnie. Ja tu widzę już, że sobie ten albinos, powiedzmy, tak go nazwę na razie roboczo. Dużo tam trzepoczy w lesie, widzę tam jest kolejny. No, trochę ich jest, więc fajnie. Może się uda zrobić tą misję na raz. Fajnie by było, ale zobaczymy. Dobra, ekipa powoli wychodzi z lasu na naszą polanę. Widzę 4 sztuki, być może jest więcej. Ale mają kawałek, żeby tutaj dojść, bo wołanki, jak widzicie, są tutaj. No ale, o, oczywiście nie zabrakło gatunku dominującego w dzisiejszej sesji. Ale no, powiedzmy, że nie przeszkadza on nam. Trochę nam zróżnicował polowanie, szczególnie na początku. Przyszedł do nas jeszcze jakiś inny samiec, w ogóle z innej strony. Jest dosłownie pod amboną, więc prawdopodobnie zaraz podejdzie tutaj do tych bawanków. Natomiast ta ekipa powoli się zbliża. No, przeszła już jakąś połowę drogi. Są już bardzo dobrze widoczni. Nie wiem, gdzie jest czwarty, bo tu 4 szły. A gdzieś czwarty mi się zgubił, bo że gdzieś za tym krzakiem jest, albo se odpuścił. Trochę się martwię jedną rzecz, że niestety się nie sfokusuję na bałwankach i podejdą mi pod ambonę. No wtedy będzie słabo. Wtedy może być trochę słabo. Ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie, bo wtedy bym musiał, nie wiem, jakoś je tutaj łapać, nie? Bo ten, co jest pode mną, teoretycznie powinien widzieć te bałwanki, nie? One nie są daleko. A ci tutaj już podchodzą. Mogłem je dać troszeczkę na lewo. Albo bardziej na środek. Dobra. Ten wydaje się, że coś podłapał. Więc jak ten coś podłapał, to jest bardzo wysoka szansa na to, że koledzy zrobią to samo. No, już ewidentnie widać, że zainteresowały się tutaj naszymi kukłami. Więc za chwilę. Kurde, tylko żebym ja tego nie zwalił. Żebym przynajmniej 2 złapał. Już mam stresa, nie? No kurde, jak się nie stresuję w tej grze, tak teraz się stresuję. No co za aj. Dobra, niech podejdzie tu jeszcze jedna sztuka i będzie git. Na razie tutaj by był idealny strzał w tym momencie, no ale tamci są za daleko, nie? Zbyt duża kontra. Więc jak już się zbiorą przynajmniej 3 w tym momencie, znaczy w tym miejscu, gdzie są bałwanki, to już będzie git. Poszedł trigger, widzicie? Od razu skręcił. No i powoli zmierza.
Czy chcę czekać na czwartego? Raczej nie. Gdybym nie robił misji, poczekałbym, ale tutaj chcę to zrobić jak najszybciej. To się trochę nie zgadza z tym, co mówiłem, że cierpliwość. No ale mam nadzieję, że tu się nic nie odwali za chwilę, nie? No widzicie, ale ten na przykład się nie striggerował, co ciekawe. Nie podłapał, idzie pod nas. Ciekawe, co z tamtym się stało. Dostał. I dostał. Dobra. Wyszło praktycznie tak, jak chciałem. No, prawie, bo chciałem 3 zdjąć za pomocą tej broni jednak. Ale udało się. Dobrze, że miałem tego Plinkingtona. To jest fajna broń. Nie udało mi się przetestować. Docelowo tego nie chcę na tej misji robić, ale chciałbym przetestować, jak jest właśnie z tą głośnością, nie? Ale to pewnie będzie jeszcze okazja. Dobra, schodzimy z ambony, zbieramy tutaj kolegów. Mam nadzieję, że misja zostanie zaliczona. Pierwsze co, to podniesiemy sobie tego, powiedzmy, albinosa. Mam nadzieję, że tak jest. To jest właśnie ten. Ewidentnie się wyróżnia, nie? Tutaj oczywiście nie będzie napisane, czy jest to wersja albinistyczna, czy melanistyczna, czy jakakolwiek inna hybryda. Natomiast... O! 100 tych indyków, fajnie. Ale ewidentnie widać, że... O, 1 na 3, no to dobra, to już nam pozalicza raczej. Dobra, potwierdź. Kurde no, taką mieć sztukę. Że to... 10 jest dobra. Zajemcy. Tak, chcę wypchać. Wezmę sobie do trophy roomu i teraz tak, zbierzmy sobie tego. I tego tam dalej. Powinniśmy zrobić całą misję. Dostał 3 razy. Widzicie. To chyba kwestia... Nie, 31, 37, 46. Okej. 2 na 3. I tu mamy sztukę numer 3. Która ma punktów 43,6. Chyba jest najsłabsza. To nie wiem, nie patrzyłem ile ten pierwszy ważył. Albo liczył. W każdym razie. Mamy misję zrobioną. No i cóż, ja w tym momencie sobie zakończę, bo ten materiał trochę się przedłużył. Myślałem, że będzie krótszy i zrobimy sobie dwie misje, tak jak było poprzednio. No, natomiast raczej nie będę robił takich rozległych materiałów. Tutaj jeszcze muszę pamiętać, żeby zebrać sobie te bałwanki. No i z tego co pamiętam, to kolejna misja jest na kojotach. Kolejna misja jest na kojotach, ale nie będę zdradzał wam szczegółów. Szczegóły dowiecie się w kolejnym odcinku, na który was zapraszam. Mam nadzieję, że wam się ten materiał podobał. I polowanie również. No bo indyki to są trochę takie zwierzęta nietypowe. Rzadko się raczej w moim przypadku na nie chodziło, ale są spoko, fajnie się na nie poluje. Szczególnie właśnie w takiej zasiadki, bałwankami. To jest bardzo, bardzo przyjemne. Jeszcze raz się z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć.